Dzień dobry, witamy w naszym domu tymczasowym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział Starogardański. Chcielibyśmy Wam przedstawić naszego podopiecznego Tobisza. Tobik jest u nas, może tutaj inspektorka Oliwia przedstawi, ponieważ go przyniosła do nas jako inspektor. Tobik został ratowany przed rzeźnią. Jest z nami od prawie 8 lat. Uratowałyśmy go przed zjedzeniem, przed złem świata. Tobi uwielbia przysmaki, jest bardzo kontaktowy, wbrew pozorom, jak ludzie myślą, że nadaje się tylko świnia na ubój, żeby go zjeść. Potrafi być przyjacielem, tak jak pies, kot i każde inne zwierzę. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Starogardzie Gdańskim od 7 lat walczy z bezdomnością kotów. O to, aby koty wolnobytujące miały lepsze życie, żeby nie rozmnażać kotów. Stawiamy budki dla kotów, są karmicielki. No i tutaj u nas w domu tymczasowym jest 30 ponad kotów. Oczywiście wszystkie są wykastrowane i wysterylizowane, do czego zachęcamy serdecznie. Dzięki Państwu, dzięki temu, że mamy 1% od Państwa, dzięki Waszej pomocy, dzięki wpłatom, darowiznom karmy, możemy ją trzymać. I w dalszym ciągu walczyć z rozmnażaniem. Nela do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Starogardzie Gdańskim, do naszego domu tymczasowego, trafiła 3 lata temu. Ludzie, u których była, zostawili ją na posesji samą, w bardzo ciasnym kojcu, bez wody, bez jedzenia, bez żadnej opieki. Na szczęście dostaliśmy zgłoszenie i uratowaliśmy ją. Zostaje u nas na stałe, ponieważ jest ciężko chora. Ma niedowład tylnych nóg, zespół końskiego ogona. Dzięki temu, że wpłacacie datki, że istnieje 1%, możemy ją leczyć, na żyje to jest możliwe. Tego wyleczyć się już nie da, ewentualnie możemy zapobiegać stanom zapalnym albo działać przeciwbólowo. To była operacja, która byłaby wskazana dla Neli. Wtedy koszta są około 10 tysięcy. Także nie zawsze jest tak, że psy, zwierzęta, które trafiają do domu tymczasowego, znajdują domy. Niektóre, musimy liczyć się z tym, że niektóre zwierzęta już z nami zostają i zostają na naszym utrzymaniu, takie jak karma, leczenie, sterylizacja, operacje wszelkie.